нас, jakiego księstwa litewskiego, Czech myśli politycznej Polski od Piłsudskiego do Giedroycia. No tak, z takimi tematami przyjechaliśmy. No. Czyli mieliście całkiem niezłych również przewodników, którzy przyznają się do swojej polskości, którzy są Polakami, z którymi też można było po polsku porozmawiać. No ale to się Giedroycia jest skłonna. I on bardzo, tak, nie wiem, on nawet lepiej mówi po polsku niż ja. Bo ja muszę czytać po polsku, ja jestem historykiem. A jak to się dzieje, on zna piękną polszczyznę, nawet warszawską, którą wyuczył patrząc polską telewizję. I w końcu to było w czasach sowieckich, to można było. A moja znajomość polskiego języka jest zlata z radiem. Nie było potrzeby szukać. Było zawsze na Warszawę, lato z radiem. Wszystkie piosenki, które śpiewaliśmy w tej podróży, to jest pieśni mojej młodości. Od Maryli Rudowicz, siądź do pociągu w bilet jakiego, do Cewrina Kramskiego i Czerwony Kita, ładne oczy masz. To tak, i to było też niespodzianka dla wszystkich. Edita Miłdasiewicz, która pływała zarazem, ona była przyjacielką z naszą taką słynną śpiewaczką, Janina Miszczukajte, Urszula Sipińska, też była gwiazda polskiej estrady, która są takie dni w tygodniu. То в нашій єдиній Мішукайте співала «Буна тяну ліктича», «Каєго ставе в ляйді», «Кеди сили зостає». Це був теж мотив наш. А для чого? Для того, що Гданськ – то теж не тільки місто вольності, але й місто червоних гітар. А Вроцлавек – то дитинське місто Марілі Родович. І акурат оказалося, не знали, що вона є чиста вільнянка. Би вона могла спацірувати по Вільні без приводника. Matka była urodzona w Wilnie. Jednym z elementów tej litewskiej wyprawy był też temat żywności, czyli tradycyjnej polskiej kuchni, a jak wiadomo, częściowo ta polska kuchnia to również kuchnia, przynajmniej na północnym wschodzie Polski, kuchnia narodowa Litwy. Tylko teraz uznałem, kiedyśmy byliśmy w Pultusku, nie mieliśmy czasu pójść do restauracji. Tam cały menu litewska kuchnia Wielkiego Księstwa. Chyba ja myślę, że nie można tak bardzo podzielić tej ostatnich dwóch wieków Rzeczypospolitej kuchni litewskiej od Polski. Na przykład szczupak po polsku to jest szczupak po radziwiłowsku, może być. No Radziwiłły, proszę Państwa, to jest też familia litewska. No, nasz koch Mantas zrobił ten szczupak taki smaczny. Do tej pory nie lubiłem szczupaka. To jest polska receptura, która poszedła do francuskiej kuchni przez Stanisława Leszczyńskiego. No to na koniec, panie profesorze, jak pan myśli, czemu ten projekt cieszy się tak wielką popularnością wśród Litwinów właśnie tutaj na Litwie? Czy to jest potrzeba jakby odkrywania swojej przeszłości, dowiadywania się tego, gdzie są korzenie dzisiejszej Litwy, a te korzenie oczywiście tkwią we wspólnym państwie, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czy może raczej po prostu ciekawostka? Ja nie myślę, że to tylko ciekawostka. Litwa szuka swojej tożsamości. Ta tożsamość musi być w nowej realii, które pojawiły się w naszych dziejach tylko po 2004 roku. No to jest Eurosojusz i NATO. To jest w ogóle, to jest rewolucja geopolityczna. Bardzo często Polacy to niego nie zrozumieją. Litewska świadomość historyczna jest stworzona później niż Polska i ona stworzyła się wtedy, kiedy byliśmy konfliktowi. Dlatego tej tak dużej antypolskości, formuły tożsamości, pojawi się ta antypolskość. Że Jagiello to zdrajca, że Konstytucja 3 maja to ostatek państwowości litewskiej i tak dalej. A teraz, no bardzo dużo Litwinów spotkaliśmy w Gdańsku, w Toruniu. Spacerują Litwiny po Polsce. I ja myślę, że wszyscy poznają, że gdzie lepiej żyć. Na wschód, czyli na zachód. I to tożsamość, to bardzo ważne. Nawet kiedy w Puńsku mój student teraz jest tym starostą, on ma budżet swój. To jest samorząd realny w Polsce, czynny. W Litwie tego nie ma do tej pory. A co to jest? To jest rezultat Solidarności. Najwspanialszy muzeum to jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. To był mój fakt. Nigdy nie pomyślałem o tym, że w planach był już w 80 roku.
89 roku dostał realność po okrągłym stołu i okazuje się, że nic nie zmieniło. Polska stoi na dobrej antykomunistycznej samorządności. To jest fantastyczne. Chcemy to pokazywać. Bo to jest jedna sprawa, że mamy strategicznego partnera i trzeba przemyśleć swoje historyczne wartości, ocenki i tak dalej. Żeby troszeczkę zmienić litewskie pomysły historyczne. Mamy nadzieję, że i Polska troszeczkę będzie zmieniała swój obraz Litwy, dlatego że bardzo często powtarza się koncepcję endecji, narodowej demokracji, z której walczył Jerzy Giedroyc. Ja bym zawsze myślał, że wspólna akcja, jeżeli kiedy postawimy postament Jerzemu Giedroyciu w Litwie i każdy Litwin będzie znał, co on wymyślił, każdy Polak, to będzie wtedy nowa Europa. Panie profesorze, dziękuję za ciekawą rozmowę, dziękuję za to spotkanie. Państwu przypomnę, że profesor Alfredus Bumblauskas z Uniwersytetu Wileńskiego był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję. Mam nadzieję, że te słowa i ta nasza edycja to będzie na taką realną europejską solidarność polsko-litewską. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Życia Kościoła katolickiego. Katecheza nie jest pracą ani zadaniem zewnętrznym wobec osoby katechety, ale katechetą się jest i całe życie obraca się wokół tej misji. Zwrócił na to uwagę Franciszek w orędziu do uczestników pierwszego międzynarodowego sympozjum na temat katechezy, które odbyło się w Buenos Aires z inicjatywy Komisji Episkopatu Argentyny do spraw katechizacji i duszpasterstwa biblijnego. W dokumencie przesłanym na ręce przewodniczącego komisji Ojciec Święty przypomniał, że święty Franciszek z Asyżu, gdy jeden z braci prosił go usilnie, aby nauczył go głosić kazanie, odpowiedział mu, że odwiedzając chorych, pomagając dzieciom i karmiąc ubogich, już przepowiadamy. I w tej pięknej lekcji skupia się powołanie i zadanie katechety, podkreślił papież. W czwartek weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca prawny obowiązek zgłaszania organom ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. To natychmiastowe działanie episkopatu było podyktowane troską o nieletnich. Od obowiązku zgłaszania wyłączone jest tylko forum wewnętrzne, to znaczy sakrament spowiedzi, i analogicznie należy traktować kierownictwo duchowe, ponieważ w praktyce są to naczynia połączone. Kościół w Polsce od lat podejmuje działania chroniące dzieci i młodzież. Dlatego już w 2009 roku, jeszcze przed ogólnikiem Kongregacji Nauki Wiary, Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe wytyczne w tej kwestii. Kościół katolicki zaprasza wszystkie środowiska w naszym kraju, które nie mają takich wytycznych, do włączenia się w działania mające na celu większą ochronę osób małoletnich. W Wołczynie na Opolszczyźnie zakończyło się tygodniowe spotkanie młodych. Pod hasłem Smak Nawrócenia, zaproponowanym przez krakowskich kapucynów, w tym roku zgromadziło się ponad 700 młodych ludzi. Jak podkreśla brat Artur Borkowski, smak nawrócenia kojarzy się ze słodyczą, a więc i z miodem. To naturalne skojarzenie. Chcieliśmy oddać smak nawrócenia w jakiś sposób. To, co Franciszek opisuje jako przejście z goryczy do słodyczy, jakoś idealnie nam się skojarzyło z miodem, który jest słodki, który jest smaczny, który jest też wynikiem pracy pszczół. I w związku z tym ta dekoracja, te elementy, które były na plakacie, są takie właśnie pszczele miodowe. Agnieszka, na Wołczynie jestem, nie wiem, 7 raz albo 8 nawet. Czemu to jestem? No przede wszystkim do służby, tak? Innym ludziom, jestem medyczną. No ale też dużo można dla siebie wziąć z tego. Konferencje, koncerty, spotkanie z ludźmi. No, jest Bóg, jest wszystko tak naprawdę, dlatego tu jestem. Jestem Jasiek i przyjechałem z Tęczyna. Spotkanie z Bogiem jest bardzo fajne, tutaj naprawdę panuje świetna atmosfera, polecam wszystkim. Trzeba być, zobaczyć co i jak, no i po prostu chce się tu być.
Serwis przygotowała Małgorzata Glabisz-Pniewska, a przedstawił Olaf Warzyński. 35 minut po godzinie 23, Polskie Radio 24. Teraz już czas na gospodarkę. Ludzie gospodarki. A dziś w audycji Ludzie Gospodarki zapraszam Państwa na spotkanie z osobą, która w dużej mierze odpowiedzialna jest za to, jak wyglądają nasze łazienki. Błażej Broźniewski, dzień dobry. Ze mną w studiu Przemysław Powalacz, prezes zarządu Geberit Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj o łazienkach mówi się tak nieco nieśmiało. Używa się eufemizmów, na przykład tam, gdzie król piechotą chodzi, ale z drugiej strony łazienka to bardzo istotna przestrzeń życiowa, no i chyba nie ma powodów do wstydu, aby o nich rozmawiać. Zdecydowanie nie. Znaczy, myślę, że ta nieśmiałość w rozmowie o łazience wynika z tego, że jest związana z bardzo intymnymi potrzebami fizjologicznymi ludzi. Natomiast szczególnie w krajach takich jak Polska, które wciąż są gdzieś na ścieżce swojej transformacji, po kilkudziesięciu latach przebywania w trochę innej, powiedzmy, strefie kulturowej, potrzebujemy dyskusji o łazienkach, szczególnie o toaletach publicznych, bo o toaletach prywatnych rozmawiamy w gronie osób bliskich i z tym radzimy sobie dobrze, podnosimy standard tych łazienek, są coraz ładniejsze, bardziej funkcjonalne. Problemem większym są toalety publiczne, bo to rzeczywiście temat wstydliwy i na przykład, kiedy dokonujemy różnego rodzaju przedsięwzięć, na przykład we współpracy z władzami samorządowymi, typu konkurs dla studentów Wydziałów Architektury na zaprojektowanie toalety publicznej w jakimś miejscu. Zazwyczaj wybieramy jakieś miejsce o dużym natężeniu ruchu turystycznego albo jakieś bardzo znaczące miejsca w polskich miastach. No to dyskusje na ten temat, na przykład na forach konferencji prasowych z włodarzami tychże miast, są dosyć ciężkie, ponieważ mało kto chce się pojawić na konferencji prasowej. Tak, o toaletach, bo poziom infrastruktury sanitarnej z toaletami związany, właśnie. Choćby jak patrzymy na Staroszyn, jest to bardzo widoczne, tam o tą sferę dbano mocno. I oczywiście ma pan rację również z ochroną środowiska, bo toalety to miejsce, gdzie coraz, łazienki coraz mocniej patrzy się na zużycie wody, na zużycie detergentów. W związku z powyższym łazienka na pewno element niezbędny w naszym życiu i miejsce naszych odwiedzin kilka razy dziennie. A czy przed rozpoczęciem pracy w branży zdawał sobie pan sprawę z wagi tematu? Myślę, że nie. No, na pewno byłbym nieszczery, gdybym stwierdził, że chodzi o drobinę. Byłem po prostu zwykłym użytkownikiem łazienki, chociaż muszę stwierdzić, że raczej przywiązywałem większą niż mniejszą wagę do wyposażenia łazienki jako po prostu użytkownik i konsument. Ale na pewno społeczna istotność tego pomieszczenia i tego typu infrastruktury dotarła do mnie dopiero wtedy, jak zacząłem się tym zajmować biznesem. O tym jeszcze porozmawiamy. Teraz chciałbym porozmawiać o panu. Jakim jest pan szefem? Uczciwym. Na pewno uczciwym. Od tego bym zaczął. Staram się wszystkie decyzje, które podejmuję, podejmować w oparciu o obiektywne kryteria i nawet jeśli te decyzje czasami nie są optymalne, a może niektóre uważane są przez niektórych interesariuszy tych decyzji za niewłaściwe czy błędne, to zawsze podejmuję je w sposób bardzo uczciwy, opierając się o konkretne kryteria i bardzo uczciwie komunikując podstawy tych decyzji albo skutki, które zamierzam osiągnąć przez te decyzje. Więc myślę, że jestem w tym dość transparentny. Myślę, że jestem też szefem, który bardzo dba o swój zespół i o ludzi. Staram się mocno realizować w życiu pewną prawdę, pewien truizm, że firmy tworzą ludzie i tak naprawdę od nich zależy w ogromnej mierze to, gdzie się na rynku znajdujemy, jak sobie radzimy. W związku z powyższym, poczynając od warunków zatrudnienia, poprzez stwarzanie perspektyw rozwoju, a kończąc na czymś, co jest takim ukoronowaniem, wydaje mi się, wysiłków każdego lidera i szefa, czyli budowanie na teraz i na bliższą, dalszą przyszłość pewnej kultury organizacji i firmy. Staram się w tej mierze bardzo mocno angażować, poświęcać ją dużo czasu. A czym się różni szef od lidera? Myślę, że szef od lidera różni się tym, czym różni się menadżer od lidera, a mianowicie menadżer zdecydowanie dba o
bieżące zarządzanie pewną infrastrukturą, pewnymi zasobami, które są mu powierzone. Stara się zajmować optymalizacją procesów, stara się zajmować realizacją poszczególnych zadań. I żeby było jasne, to są bardzo często domeny pracy również lidera. Natomiast w swojej, bo przecież wielu z menadżerów ma absolutnie aspirację bycia liderem. Natomiast lider musi posiadać jeszcze kilka innych przymiotów. Po pierwsze, powinien być bardzo mocno zorientowany na przyszłość. Powinien widzieć pewien cel gdzieś w określonym miejscu zawieszony w przyszłości i starać się konsekwentnie swoim postępowaniem zmierzać do tego celu. Powinien na pewno posiadać umiejętność gromadzenia wokół tego celu pewnej społeczności i motywowania zespołu, aby wraz z nim podążać do tego celu. Lider to również osoba, która w mojej ocenie powinna kwestionować stan ze stanem, jakkolwiek go określimy, skwestionować status quo, próbować poszukiwać jeszcze lepszych rozwiązań, próbować znajdywać pewne rozwiązania i metody, narzędzia, które będą tworzyły z jednej strony przewagę dla społeczności i organizacji, którą zarządza, a z drugiej strony dające pewną wartość dla zespołu, który do tego celu, do tej wizji, którą mam przed chwilą zmierzył. Czyli lider powinien być jednocześnie rewolucjonistą? Niekoniecznie, bo do zmiany możemy przecież podchodzić również w drodze ewolucji, więc myślę, że lider to powinien być człowiek, który posiada w sobie pewien komponent swoistego głodu, aby zmieniać świat. To bardzo patetyczne stwierdzenie, natomiast wszyscy na swój sposób zmieniamy świat poprzez projektowanie coraz lepszych łazienek albo poprzez tworzenie i kreację coraz lepszych audycji radiowych. Więc myślę, że lider to ktoś, kto po prostu próbuje tworzyć lepszy świat wokół siebie. Swoją wiedzą z zakresu zarządzania dzieli się pan nie tylko tutaj dzisiaj z nami, ale także w ramach Akademii Nic ciekawego. Liderów Oświaty. Takie bazowanie, wiesz, na książęcej parze. Daj spokój. Może lepiej na tarze. Myślę, że może przede wszystkim pokazać inną perspektywę. Festiwal muzyki tatarskiej. To ciekawe. Tak, no. Może to mają ciekawe jest, robiłeś tak online. Ostatni weekend, czyli zarezerwujemy na to, my dostajemy. Na taki byt, jakim jest szkoła, można popatrzeć na przykład z perspektywy przedsiębiorstwa, firmy, biznesu. Oczywiście nie wszystkie analogie są tutaj aplikowalne i są łatwe do użycia. Różnice w organizacji, w celu, w sposobie finansowania, wśród decydentów, którzy mają swoją rolę w podejmowaniu kluczowych wyborów i decyzji dotyczących szkoły jako jednostki, jako zbiorowości. Natomiast jest w stanie mimo wszystko, nawet jeśli nie zaproponować konkretną aplikację jakiejś metody zarządzania, to przynajmniej sprowokować do refleksji. Mam przyjemność być już czwartą edycję członkiem Akademii Przewodnictwa Liderów Oświaty Fundacji Humanitas w charakterze mentora i muszę powiedzieć, że to jest absolutnie fenomenalne doświadczenie i co nie jest żadną absolutnie kokieterią z mojej strony, to jest całkowicie bilateralna i taka obustronna nauka, ponieważ ja z jednej strony dzielę się kompetencjami, które posiadłem w pracy, którą wykonuję od mniej więcej 20 lat. Dzielę się wiedzą zdobytą na różnego rodzaju kursach biznesowych, często na naprawdę, nie ma w tym przesady, najlepszych uczelniach biznesowych na świecie, bo takie było mi dane i miałem taką szansę w życiu, żeby je odwiedzać. Ale z drugiej strony uczę się ogromnie dużo, jak można zarządzać taką organizacją jak szkoła w warunkach po pierwsze ogromnej niepewności, a po drugie w warunkach... Jakiś Żyd, ma to... Amen. Wszyscy pana będą oglądać jego oblicze, a imię jego na ich czołach i odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
Ręce twoje, panie, powierzam duchami. Stary dziadu, parę maniaka o szkołach biznesowych i nie wiadomo czym jeszcze. Oho. Synowi i duchowi świętemu. Takie to napuszone, że od razu widać, że sztuczne. Dziecko to zauważy, ale nie powie. On bazuje na tym, że skoro dziecko zauważy, a nie powie, to jeszcze mu się upiecze. Teraz, panie, pozwól odejść swemu słudze w spokoju. Według słowa Twojego. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Jak była na początku, teraz i zawsze, i wieku chwamy. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, napuszone dziady, takie myślą, że tylko dla nich i że cały czas będzie, tak jak u Żydów było, wiesz? Pokornie cię prosimy. Lekceważyli samego Boga, bo oni są mądrzejsi, lepsi od narodu pogańskich. Tam to dokoje. Okazało się, że Bóg ich przeklął. Spokojnie, śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. Nie słuchali się. Pogania, to wyrzucali. Prawo Boże, sterowali. To wyrzucali, prawa Boże. Święto ogrodniczko nasze, pomóż miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego. O litościwa, o słodka Panna Maria. Amen. Bóg zapłaci, dziękuję. Panem Bogu. Oczy na zegary, 23:47. Najważniejsze wiadomości z kraju ze świata. W Warszawie przed Sejmem odbył się protest przeciwko reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS. Według policji w manifestacji wzięło udział około 4,5 tysiąca osób. Protestowali m.in. politycy PO Nowoczesnej i ich zwolennicy oraz członkowie organizacji antyrządowych KODU i Obywateli RP. Wznoszono krzyki m.in. prekskatorem, dyktatorem. Liderzy protestu Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru, mówiąc o planach PiS-u, przestrzegali przed dyktaturą. Nawoływali do wspierania ich działań poprzez protesty uliczne. Zapewniali zwolenników PO Nowoczesnej, że w przyszłości będą chcieli tworzyć jeden klub parlamentarny i być na jednej liście wyborczej. W przemówieniach obu liderów pojawiły się również liczne groźby rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości po wyborach za rzekome niszczenie niezależności sądów. Wcześniej totalna opozycja nawoływała do blokowania prac nad ustawami reformującymi sądownictwo w Polsce, a nawet do puczu. Nastroje społeczne podgrzewają także lewicowo-liberalne media, w tym Gazeta Wyborcza. W przyszłym tygodniu totalna opozycja ma odbyć konsultacje z innymi klubami w sprawie blokowania prac nad projektem PiS-u dotyczącym zmian w Sądzie Najwyższym. Ustawa ta ma być wówczas rozpatrywana w Sejmie. Chodzi o wkład zapowiadany przez PiS przed wyborami reformy sądownictwa. W Warszawie odbyło się spotkanie środowisk opozycyjnych, które zadeklarowały powstanie tzw. koalicji prodemokratycznej. Inicjatorem spotkania był ruch Strajk Kobiet. Jak poinformowano, część partii opozycyjnych nie wyklucza akcji zablokowania Sejmu. Nowoczesna, która chce zablokować pracę nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, szuka poparcia za granicą. Politycy tej partii zwrócili się do międzynarodowych instytucji o przybycie ich przedstawicieli do polskiego parlamentu. Ryszard Petru wymienił OBWE czy Senat USA. W przypadku, gdy Sejm przyjmie ustawę, Nowoczesna rozważa także zwrócenie się do innych instytucji europejskich. Obserwatorzy polskiej sceny politycznej zauważają, że PO Nowoczesna jednoczą siły w celu obalenia rządu PiS-u.
szczątki dowódcy oddziału partyzanckiego Wolność i Niezawisłość podporucznika Leona Taraszkiewicza pseudonim Jastrząb zostały pochowane na cmentarzu we Włodawie. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika. W liście prezydent Polski Andrzej Duda napisał, że dzisiaj niepodległa ojczyzna żegna z honorami swojego bohatera. Podporucznik Leon Taraszkiewicz zginął w styczniu 1947 roku podczas szturmu na budynek szkoły zajmowany przez żołnierzy. Szczątki żołnierzy zostały ekshumowane w ubiegłym roku na cmentarzu w Siemieniu. Rodzina chciała mieć pewność, że w potajemnym grobie leży ich list. W 2009 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył podporucznika Leona Taraszkiewicza krzyżem wielkim orderu odrodzenia Polski. W Gibach odbyły się główne uroczystości 72. rocznicy obławy augustowskiej, tak zwanego Małego Katynia. To największe wydarzenie dokonane przez oddziały NKWD i śmierć na Polakach po II wojnie światowej. Głównym punktem uroczystości była msza święta sprawowana na wzgórzu w Gibach przy pomniku poświęconym ofiarom obławy augustowskiej. Eucharystii przewodniczył ksiądz prałat Zbigniew Bzdak. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Giby. 12 lipca 1945 roku oddziały NKWD i śmierć rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego. Według dokumentów ofiar Sowietów mogło być nawet blisko 2000. 146 ochotników do terytorialnej służby wojskowej złożyło dzisiaj dębicy uroczystą przysięgę wojskową. Podobną przysięgę kolejnych 220 żołnierzy złożyło dziś po południu w Jarosławiu. Wojska obrony terytorialnej jako samodzielny 5. rodzaj sił zbrojnych zostały powołane z początkiem bieżącego roku. MSWiA wyróżniło 82-latkę z Ligi, która nie dała się metodzie na policjanta. List od ministra wręczyli odważnej kobiecie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Wśród nich funkcjonariusze, którzy zatrzymali fałszywego policjanta pod jej domem. Ofiarą oszustw dokonywanych metodą na policjanta lub metodą na wnuczka padają przede wszystkim osoby starsze. Przestępcy podają się za funkcjonariuszy lub członka rodziny, próbując namówić rozmówcę do przekazania pieniędzy. Z udziałem setek pierwszych pielgrzymów, m.in. z Poznania, Piotrkowa, Trybunalskiego i Przemyśla, na Jasnej Górze odbyły się uroczystości święta Matki Bożej Szkaplernej. Eucharystii sprawowana na godzinie 11 na szczycie przewodniczył ksiądz Jana Markowski, kapelan 81. pierwszej pielgrzymki poznańskiej. To pierwszy w tym roku tak zwany szczyt pielgrzymkowy w sanktuarium. Kolejne będą w sierpniu. Nasze serce jako gleba może być dobre, a wówczas słowo przynosi owoc i to obfity, ale może też być zatwardziałe, nieprzenikalne, powiedział ojciec święty Franciszek. Papież jak co tydzień w niedzielę spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie. W rozważaniach nawiązał do przyszłości o świetce. Ojciec święty Franciszek zachęcił wiernych do tego, aby zajrzeli we własne serca. Transmisję z klasy świętego Piotra przeprowadziły Radio Maria i Telewizja. Europol poinformował dziś o aresztowaniu 66 osób zamieszanych w skandal związany ze sprzedażą koniny jako wołowiny. Główny podejrzany, obywatel Holandii, został zatrzymany w Belgii, a pozostałe osoby w Hiszpanii. Oskarżono ich o znęcanie się nad zwierzętami, fałszowanie dokumentów, przestępstwo wobec wymiaru sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko zdrowiu publicznemu, pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, napisano w komunikacie Europolu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przemawiał przed parlamentem z okazji obchodów pierwszej rocznicy udaremnienia puczu. Podkreślił, że krytyka ze strony państw Unii Europejskiej nie powstrzyma go przed podpisaniem odpowiedniej ustawy, która pozwoli na przywrócenie w Turcji kary śmierci. Od wybuchu wojny w Syrii w 2011 roku w konflikcie tym zginęło już ponad 330 tysięcy osób, w tym około 100 tysięcy cywilów. Wśród ofiar śmiertelnych jest ponad 18 tysięcy dzieci, poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował po spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu o wznowienie izraelsko-palestyńskich negocjacji.
Zapowiedział też, że będzie uważnie obserwował proces wdrażania porozumienia nuklearnego z Iranem. Ponad 71 tysięcy gospodarstw domowych w stolicy Chile Santiago nie ma prądu po bardzo rzadkich w tym kraju opadach śniegu, poinformowała firma Enel zajmująca się dostawą energii elektrycznej w tym mieście. Jedna osoba zginęła podczas śnieżycy. W całym kraju bez elektryczności zostało około 1/4 miliona ludzi. Wczoraj w 9 regionach Chile przeszła burza śnieżna. Zdaniem meteorologów była ona największa od 2007 roku. 10 osób zostało rannych w wyniku przejścia trąby powietrznej nad morską plażą w rzymskiej dzielnicy Ostia, poinformowała lokalna służba zdrowia. Obrażenia wywołały leżaki i parasole, uniesione przez gwałtowne porywy wiatru. Do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,3 doszło w sobotę wieczorem na Krecie, poinformował grecki Instytut Geodynamiki. Na razie nie ma informacji o stratach materialnych czy ewentualnych ofiarach w ludziach. Tą informacją zakończyliśmy w Krótkie Wiadomości w kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ponad dekadę w Polsce rozpowszechnia się islamską literaturę fundamentalistyczną, czytam w naszym dzienniku. Pożegnaliśmy Jastrzębia. We Włodawie odbył się państwowy pogrzeb Leona Taraszkiewicza, legendarnego dowódcy oddziału na Lubelszczyźnie. Podatki tylko w jednym kierunku. Raz wprowadzonego podatku rządy najczęściej nie cofają, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem ekonomista profesor Felix Grondalski. Konsolidacja zbrojeniówki. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała większą kontrolę nad wydatkami i inwestycjami swoich spółek zależnych, czytam w naszym dzienniku. Niebo jest silniejsze od nas. Ideowe przesłanie Matki Bożej Fatimskiej w stulecie jej objawień. Relacja z wykładu księdza profesora Tadeusza Guza. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
które do Maryja jak ludzki głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie jeszcze Grzegorz Rogosi, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria w poniedziałek 17 lipca i zachęcam do tego, by pozostać razem z nami te pierwsze godziny nowego dnia. Dnia, który jak wierzący mówimy, podarował nam Pan Bóg, nasz Zbawiciel. Chcemy rozpocząć właśnie w Jego imię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was jeszcze 17 lipca, to kolejny dzień, 198 dzień roku. Do końca roku zatem pozostaje nam 167 dni, dzisiaj dzień swoich imienin. Świętują m.in. Alex, Aneta, Bogdan, a także Donata, Felix oraz Jadwiga. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich dzisiejszych kolejzantów z wdzięcznością. Zwracamy się również do jubilatów, życząc tego, co najlepsze, by Pan Bóg przemieniał każdą chwilę waszego życia, by jego obecność sprawiała to, że będziecie ludźmi podobnymi do Boga, będziecie jednakowiadowcami. Jest ważne, istotne, żebyśmy sobie o tym również pamiętali, uświadamiać sobie za każdym razem, kiedy rozpoczynamy nowy dzień naszego życia. Chcemy go przeżyć w imię Boga. Chcemy żyć tak, by tutaj na ziemi budować to Królestwo Niebieskie, a kiedyś w tym Królestwie Niebieskim na wszyscy chcemy się spotkać. Dzisiaj wspominamy również w Kościele Katolickim świętych i błogosławionych, m.in. świętego Aleksego, wyznawcę,
a także świętego Ennodiusza biskupa i doktora kościoła. Wspominamy świętego Leona IV, papieża, a także święte Rufin i Justę, męczennice z Sewilli. Spośród błogosławionych chcemy zauważyć błogosławione karmelitanki i skąpieli, a także błogosławionego biskupa Piotra Pawła Gojwicza. No i na początku również chcemy zanurzyć się w Bożym Słowie, chcemy tym Słowem żyć. A żeby móc żyć tym Słowem, trzeba się nim karmić, na co dzień trzeba je studiować, trzeba je czytać. Dlatego ja też zapraszam do wysłuchania słów dzisiejszej Ewangelii z poniedziałku 15 tygodnia. To będzie Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, werset 34, aż do rozdziału 11, werset 1. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poruszyć syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według Twojej obietnicy zmiłuj się nad nami.
12 minut po północy. Chcę podziękować rodowcom. Drodzy Państwo, mamy świadomość, że od ponad 25 lat Radio Maryja i dzieła, które przy nim wyrastają, utrzymują się dzięki Państwa życzliwości, dzięki Państwa miłości, dzięki dobroci Waszych serc. Dlatego dziękujemy za to. Mamy świadomość Waszego zaangażowania w działalność rodziny Radia Maryja i za to zaangażowanie bardzo dziękujemy każdemu i każdej z Was. Każdego dnia dziękujemy podczas Eucharystii, którą sprawujemy w Waszej intencji tu w naszej kaplicy radiowej wraz ze wszystkimi współpracownikami, którzy akurat w tym momencie są w kaplicy, są na tej Eucharystii, ta Eucharystia o 13:20. Dlatego też dziękujemy za to i zachęcamy do łączności w tym czasie razem z nami tutaj sprawującymi tę Eucharystię. A podziękowania chciałem złożyć na ręce mieszkańców miejscowości Żołynia, parafii świętego Jana Kantego. Tam koordynuje pracę naszych przyjaciół, pani Krystyna. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. A do ośrodowców właśnie z Żołyni należą pan Adam Sojski, pani Maria Cisek, pan Stanisław Cisek, pani Elżbieta Janusz, pan Grzegorz Cisek, pani Zofia Grubel, pan Edward Grubel, pani Helena Noga i pani Stanisława Korytcy. Bardzo dziękujemy. Oczywiście. Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Chcemy również zauważyć naszych przyjaciół z terenowego biura Radia Maryja. Przy parafii w Niebowzięcia na Świętej Marii Panny w Węgrowie, a są to następujące osoby. Pani Helena Cyrych, to miejscowość Łochów. Z Łochowa również pani Teresa Pełka oraz pani Krystyna Nurkiewicz. Z miejscowości Repki pani Maria Łuszewska i z Węgrowa pani Halina Wójcik, pani Maria Kalata, pani Krystyna Kosiorek, pani Stefania i pani Genowefa Brzezik, pani Krystyna Mielańczyk, pan Marian Jagodziński, państwo Halina i Józef Jurkowski, a także pani Małgorzata Perłowska. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Oczywiście zwracamy się również z naszą wdzięcznością do ofiarodawców anonimowych, do tych, którzy wspierali nas, a w tym momencie nie udało się wyczytać Państwa nazwisk. Oczywiście na ręce tych zawsze tak robimy. Na ręce tych, których wymieniamy, chcemy dziękować właśnie wszystkim. Dziękujemy. Zachęcamy każdego i każdą z naszych słuchaczy do tego, by systematycznie pomagać, by wspierać, by to wszystko, co rodziną Radia Maryja się zwie, cała ta rzeczywistość, wszyscy, którzy czują się częścią tej rodziny. Przed północą słyszeliśmy również ludzi młodych, którzy przyznają się do tego, że są w rodzinie Radia Maryja. To wszystko po to, by ta rodzina Radia Maryja dobrze funkcjonowała, by była zorganizowana, zgrana, ale przede wszystkim uśmiechnięta i rozmodlona. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do tego, by się organizować, by wspólnie te piękne dzieła, jakimi są Radio Maryja i te dzieła, które nie wyrosły, współtworzyć świata, ofiarodawców dla wszystkich, którzy wspierają nas w ten sposób, jak przed momentem sobie powiedzieliśmy, zaśpiewamy teraz Beata Bednarz. Kiedy wołam,
Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria. Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi. Istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maria, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz silnik, uczelnia kształcąca młodych, pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacji. Dziękujemy za współtworzenie tego domu. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maria i telewizji z telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BPSA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maria w Banku Pocztowym S.A. Oddział Toruń 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Dwadzieścia pięć minut po północy, 25 minut nowego dnia, czyli 17 dnia lipca, poniedziałku. No już za nami, ale przed nami jeszcze ponad 23,5 godziny tego dnia, co będziemy robić, w jaki sposób go przeżyjemy, zależy w dużej mierze od nas. I dla Państwa teraz takie pytanie. Przeczytam opis pewnego przedmiotu, pewnej rzeczy, która w tych dniach jest dostępna.